Poćwiczmy trochę zrozumienie wyrażeń równoważnych. Tu mamy pierwsze, żółte wyrażenie. Tutaj dwa inne w innym kolorze. Chciałbym, żebyście zatrzymali teraz to wideo i zastanowili się, które z tych wyrażeń, a może żadne z nich, a może obydwa, jest równoważne z tym pierwszym żółtym wyrażeniem. No dobra, zakładam, że spróbowaliście. Ja bym zrobił to tak. Najpierw uprościłbym wszystkie te wyrażenia, najbardziej jak się tylko da, a potem zobaczymy. To pierwsze na pewno da się uprościć. Możemy skorzystać z własności rozdzielności, w tym przypadku rozdzielności mnożenia względem dodawania, i wymnożyć nawias razy dwójkę. Jeżeli tak zrobimy, to otrzymamy 2 razy minus 6c, to się równa minus 12c, 2 razy plus 3, to się równa plus 6. I możemy bez zmian przepisać plus 4c. Jeszcze da się to uprościć, bo w tym wyrażeniu mamy dwa wyrazy zawierające c. Mamy minus 12c i plus 4c. Minus 12 czegoś plus 4 tego samego czegoś to się równa minus 8 tego samego czegoś. Czyli to się równa minus 8c. Te dwa wyrazy w niebieskich ramkach po dodaniu dają minus 8c. I zostaje do przepisania plus 6. I przez to uproszczenie uzyskaliśmy dokładnie takie samo wyrażenie jak pierwsze z tych dwóch zielonych. Czyli to na pewno jest równoważne. Sprawdźmy drugie. Zróbmy znowu to samo, uprośćmy je. Znowu mnożymy każdy z wyrazów w nawiasie razy liczbę stojącą przed nawiasem, wykorzystując własność rozdzielności mnożenia względem dodawania. 3 razy minus 4c to się równa minus 12c. 3 razy plus 2 to się równa plus 6. I przepisujemy bez zmian plus 4c. Już wygląda dobrze. Możemy teraz dodać wyrazy zawierające c, minus 12c i 4c. Po dodaniu otrzymamy minus 8c i jeszcze plus 6. I znowu mamy dokładnie takie samo wyrażenie jak te dwa poprzednie. Czyli wszystkie trzy wyrażenia są równoważne. To, to i to. Zróbmy inny przykład. I jak poprzednio, zatrzymajcie ten film i sprawdźcie, które z tych dwóch wyrażeń, może obydwa, a może żadne z nich, jest równoważne z tym żółtym wyrażeniem. Jak poprzednio, uprośćmy co się tylko da. Ja tu widzę od razu, że możemy dodać wyrazy zawierające n, minus 6 czegoś, w tym przypadku to coś to n, plus 4 tego samego czegoś, w tym przypadku n, daje nam minus 2 tego czegoś, czyli minus 2n. Albo mówiąc inaczej, dodajemy współczynniki, minus 2n. I dodać minus 12 to to samo, co odjąć 12. Uprościliśmy nasze pierwotne wyrażenie, sprawdźmy drugie. Jeżeli rozdzielimy mnożenie razy 4, to otrzymamy 4 razy n, czyli 4n, i 4 razy minus 3, to jest minus 12. I jeszcze od tego odejmiemy 6n. Ile to będzie? Dodajmy wszystkie wyrazy z n. 4n minus 6n daje minus 2n i zostaje jeszcze minus 12. No i jak uprościliśmy drugie wyrażenie, to otrzymaliśmy dokładnie to samo, co w pierwszym przypadku. Czyli te dwa wyrażenia są równoważne. To i to. Sprawdźmy jeszcze ostatnie. Znowu korzystamy z rozdzielności mnożenia względem dodawania. 2 razy 2n to się równa 4n. 2 razy minus 6 równa się minus 12. Czyli trzecie wyrażenie uprościło się do 4n minus 12. I jest to zdecydowanie co innego niż minus 2n minus 12. Czyli to ostatnie wyrażenie nie jest równoważne z dwoma pierwszymi.